Odcinek dziewiąty Witam w dziewiątym już odcinku kalendarium. Skoro tu jesteś, to albo trafiłeś przypadkiem i w tym przypadku po obejrzeniu zapraszam do nadrobienia zaległości i obejrzenia całej playlisty oraz zasubskrybowania kanału, albo podobały Ci się poprzednie odcinki i czekasz na kolejne ciekawe wydarzenia z historii. Więc abyś już długo nie musiał lub musiała czekać, to lecimy z tematem. 1 września 2000 roku miała miejsce premiera Nokia 3310, telefonu wręcz pancernego, z którym ludzie na YouTubie robili już co się da, od zamrażania pogotowanie. gotowanie. 9 lat później, we wrześniu, z tym, że nie udało mi się ustalić konkretnego dnia, w każdym razie we wrześniu 2009 postawiono w Krakowie pierwszy paczkomat impostu. Jest ich już na tyle dużo, że stoją nawet na wioskach. 3 września 1935 w porcie w Gdyni żaglowiec Dar Pomorza zakończył rejs dookoła świata. 38 lat później, 3 września 1973 w Nowym Jorku zaprezentowano pierwszy telefon komórkowy. Jego pełna nazwa brzmiała Motorola DynaTAC Dynamic Adaptive Total Area Coverage Model 8000X. W roku 1995 założono portal aukcyjny eBay. 5 września 1793 nastąpiło obrączkowe zaćmienie słońca, widoczne nad Islandią, Danią, Polską, Ukrainą, Turcją, Azerbejdżanem, Iranem, Afganistanem, Pakistanem i Indiami. Niespełna 200 lat później, a dokładnie 196, w roku 1977 NASA wystrzeliła sondę kosmiczną Voyager One, obecnie najodleglejszy i ciągle działający obiekt wysłany w kosmos przez człowieka. Godzina ósma rano, dnia 5 września 1994 w TVO. UP1 zaczął się pierwszy odcinek mody na sukces w Polsce. 6 września 1913 w Londynie otwarto Arsenal Stadium. Raptem cztery dni później, 10 września 1913, pierwsza autostrada połączyła wybrzeża USA. Z kolei w roku 1977 we Francji po raz ostatni użyto gilotyny. Pochodzący z Tunezji porywacz i morderca Hamida Adian Boy został ścięty w więzieniu Baumeces w Marsylii. 13 września 1995 Legia Warszawa jako pierwszy polski klub piłkarski wystąpiła w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA, wygrywając u siebie z norweskim Rosenborgiem Trondheim 3 do 1. Chyba każdy kojarzy tekst z samych swoich. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A pamiętacie kiedy film Sami swoi miał premierę? No toż było to 14 września 1967. Na dzień 14 września przypada kolejna premiera w roku 2000. Wyszedł system Windows Me. 15 września 1997 Larry Page zarejestrował domenę google.com. Każdy pewnie słyszał o rowerowym wyścigu Tour de France, a wiecie kto i kiedy wygrał pierwszą edycję? Było to 16 września 1928, a wygrał ją Polak, Felix Więcek. 3 września 1935 w porcie w Gdyni żaglowiec Dar Pomorza zakończył rejs dookoła świata, a rozpoczął go 16 września 1934. Na dzień 16 września, ale 2005 roku, przypada okrągła liczba dotycząca polskiej Wikipedii. Przekroczyła ona próg 100 tysięcy utworzonych haseł. 17 września 2017 ruszył mój drugi kanał na YouTubie, McGregor Łowca Timelapsów, więc macie już pomysł co obejrzeć, gdy skończycie oglądać niniejszy odcinek. A żebyś nie musiał lub nie musiała szukać go ręcznie, to w opisie masz link do kanału. 19 września 1940 rotmistrz Witold Pilecki dał się dobrowolnie aresztować Niemcom w łapance ulicznej na Żoliborzu, aby dostać się w celach wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz w czasie tej samej łapanki został aresztowany Władysław Bartoszewski. Również 19 września ale sporo później, bo w 1982 po raz pierwszy użyto emotikonów uśmiechniętej i smutnej miny. 20 września 1946 rozpoczął się pierwszy festiwal filmowy w Cannes. Na datę 21 września 2021 przypada polska premiera pierwszego z serii filmów Szybcy i Wściekli. W roku 1959, dokładnie 22 września, uruchomiono połączenie telefoniczne między Europą a USA. Tego samego dnia, ale w 1997 zbankrutowała największa rosyjska piramida finansowa zorganizowana przez przedsiębiorstwo MMM. 23 września 1982 w Jeleniej Górze odbył się pierwszy międzynarodowy festiwal muzyki country w Polsce. Kolejne odbywają się corocznie na przełomie lipca i sierpnia w mrągowskim amfiteatrze nad jeziorem Czos. Także 23 września, ale 2016 w amerykańskiej stacji telewizyjnej premierem miał pierwszy odcinek serialu MacGyver. Teraz coś dla fanów piłki nożnej. 24 września 1957 w Barcelonie otwarto stadion Camp Nou. W meczu inauguracyjnym FC Barcelona pokonała reprezentację Polski występującą pod nazwą Warszawa 4 do 2. 26 września 2001 uruchomiono Polską Wikipedię, wolną encyklopedię internetową, z której brałem większość materiału do niniejszej serii. Nieco wcześniej w tym odcinku kalendarium był też moment, kiedy polska Wikipedia przekroczyła próg 100 tysięcy utworzonych haseł, czyli zajęło jej to 4 lata bez 10 dni. 27 września 1825 pierwszy na świecie pociąg w regularnej komunikacji kolejowej, odbył z 600 pasażerami przejazd na liczącej 15 km trasie Stockholm–Darlington w Anglii. Przenosimy się z Anglii do USA, stamtąd 29 września 2009 odbył się pierwszy lot prywatnego amerykańskiego statku kosmicznego Space One. 30 września 1960 odbyła się premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu animowanego o dwóch jaskinowcach, Fredzie i Barneyu, czyli Flinstonowie. Ostatni fakt w tym odcinku przypada na datę 30 września 2022 na godzinę 19. Wtedy na kanale YouTube'owym odbył się live, na którym prowadzący Tomasz Kopyra wyjechał z tekstem Z pracą jest jak z pierdzeniem. Jak będziesz się do tego zmuszać, gówno z tego wyjdzie. I tym oto tekstem Kopyra kończy się ten odcinek kalendarium. Zapraszam na kolejny odcinek już 1 października. Ale nie musisz aż tak długo czekać ze skomentowaniem, zalajkowaniem i udostępnieniem tego odcinka. Możesz to zrobić. či nawet i teraz.